widać mój telefon, widać, że mam kubek herbaty, ale to musi być kubek herbaty. Listen up, I gotta tell you. There is something you should know. Cześć i witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I tak, dobrze widzicie ten tytuł. Będziemy dzisiaj czytać moją książkę. Dzisiaj czas na wspomnienia i stwierdziłam, że fajnie byłoby zrobić taki troszkę inny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ponieważ w moje ręce wpadła moja pierwsza i ostatnia książka, którą napisałam. Tak, to zeszyt. I słuchajcie, co to jest. No, oczy Was nie mylą, to jest zeszyt szkolny, bardzo pobazgrany. I tutaj w środku, słuchajcie, jest książka, to są normalnie rozdziały. Ja pamiętam pisanie tej książki i już Wam szybko powiem, o co w ogóle chodzi. Moja mama przywiozła z Polski nasze ostatnie rzeczy i stwierdziła, że dobrym pomysłem będzie przywiezienie tego. Nie wiem, czy zdaję sobie sprawę, że jest to książka, którą napisałam podczas lekcji chyba w gimnazjum. Ja, słuchajcie, szkoły nigdy nie lubiłam, nudziło mnie, ja nie wiem, ja w ogóle nie wiem, jak nikt sprawdzał, że ja to robię. A nie to, co powinnam. Chyba, że to była kwestia tego, że ja kończyłam szybciej zadania i mi się po prostu nudziło. Trudno mi określić, ile ja miałam lat. Ja byłam w gimnazjum, więc ile ja mogłam mieć lat? 13? Naprawdę bardzo trudno mi powiedzieć, a tutaj niestety daty nie ma. Jednak pamiętam, że ja pisałam tekst, a moja koleżanka rysowała obrazki. I ironia losu chciała tak, że ja potrafię w miarę rysować, a moja koleżanka była wtedy... Znaczy, ona zawsze się dobrze uczyła i to raczej ona powinna byłaby pisać, bo na pewno pisałaby lepiej. Jednak moją pasją było pisanie i ja miałam bardzo bujną wyobraźnię. I powiem Wam, że moim marzeniem od dziecka było, teraz już nie, ale kiedyś, bycie dziennikarką i pisanie różnych artykułów, najlepiej jakichś modowych. I w mojej głowie zawsze moim marzeniem było robić to po angielsku. Do momentu, w którym moja ciocia wzięła szpilkę i po prostu rozbiła tę moją bańkę mydlaną, mówiąc, że nigdy nie będę pisała po angielsku, bo mój język nigdy nie będzie na tyle dobry. Ale pomijmy to, ponieważ ta książka jest po polsku. I słuchajcie, ja przeczytałam tutaj tylko parę zdań, jak otworzyłam ten zeszyt i stwierdziłam, że będzie fajnie się po prostu poczytać to razem i zobaczyć, co ja tu napisałam. To były czasy, kiedy wypożyczało się książki z biblioteki i w wieku tych 11, 12, 13, 14 lat wszyscy czytali takie, wiecie, typowe nastoletnie książki, jakieś tam te Stowarzyszenie Spodni, czy coś w tym stylu i no wiecie, takie romansidła. Ja nie byłam wtedy zainteresowana w ogóle płcią przeciwną, nawet mając te 13, 14, 15 lat. Jednak pamiętam, że chciałam napisać coś, co będą czytały moje koleżanki. I ja pamiętam, że pisząc te rozdziały, podawałam to dalej po klasie i dziewczyny to czytały. I robiłam też wcześniej komiksy i różne takie sprawy. Ale to jest książka. I słuchajcie, niestety książka nie jest dokończona, bo spojrzałam sobie na ostatnią stronę i nie ma zakończenia, jednak jest 100 stron, ja ponumerowałam stronę, mamy 100 stron i właśnie stwierdziłam, że zamiast sama sobie to przeczytać z ciekawości i przeczytamy to razem. No, nie wszystko, ale jeżeli Wam się spodoba, to chętnie przeczytam całą resztę, więc słuchajcie, zacznijmy od tej wspaniałej okładki, nad którą w ogóle myśmy się nie postarały, ponieważ to jest po prostu zeszyt jakiś geometryczny i na nim są tylko jakieś bazgroły. Jest napisane Zuzia's and Asia's Book, czyli po angielsku, i tutaj w ogóle no nie ma okładki, ja nie wiem, to musiał być mój po prostu szkic, zanim wydam tę prawdziwą książkę. Pierwsza strona pusta, druga strona pusta i na trzeciej mamy rozdział. Pokażę Wam w ogóle moje pismo, bo ono się w ogóle nie zmieniło. Ja nadal piszę w taki dosyć niechlujny sposób. Czemu mi kamera szaleje? Lepiej, lepiej. W ogóle mój głos dzisiaj dziwnie brzmi, mam jakieś takie wrażenie. Dobra, słuchajcie. Dobra, zaczynamy. Jeżeli macie coś do zrobienia w tej chwili, posprzątanie, gotowania, no to myślę, że możecie sobie też posłuchać. Nie musicie tego oglądać tutaj fizycznie. Dobra. Rozdział pierwszy. Tak może być? Postać stojąca w drzwiach stroiła pozy jak modelka. No wiesz, jak dla mnie to zbyt różowo. 15-latki o bardzo różnych stylach i charakterach nigdy nie mogły dogadać się co do stroju. Jedna z nich, Gris, uwielbiała być gwiazdą szkoły. Potrafiła stroić się do szkoły godzinami tak, aby lakier pasował do spodni. Frankie to zupełnie inna bajka. Długie, poczochrane włosy, nierówno spięte w dwa warkocze, idealnie komponowały się z jej stylem hippie boho. Ech, wiedziałam, westchnęła długowłosa blondynka i wyszła z progu drzwi. W ogóle jak ja pisałam, nie? Jakie to jest dramatyczne, ale to już wiem, że to były czasy, kiedy ja po prostu
uwielbiałam siostry Olsen i to, jak one były różne. Oczywiście ja uwielbiałam bardziej tę alternatywną, ale ja miałam po prostu obsesję. Chciałam mieć wszystko z siostrami Olsen, zbierałam każdy wycinek z gazety, albumy, wszystko. Do dzisiaj je uwielbiam. Oczywiście wtedy, kiedy miałam taką, nie obsesję, ale byłam ogromną fanką i one były moimi idolkami, no to był też czas taki ich boom, bo one były w telewizji non-stop. Więc widzę tutaj mocną inspirację właśnie siostrami, które są zupełnie inne od siebie. Teraz mam w ogóle tak jakoś wytłuszczone. Nie wiem dlaczego mam tę czcionkę taką wytłuszczoną, no ale przeczytajmy sobie. No tak, my raczej rzadko pomagamy sobie w wyborach z efektem. Często muszę myśleć jak Gris, aby pomóc jej w wybraniu szminki, dodatków lub korekcie jej przemówienia. Wszystko to od czasu, gdy poszłyśmy do 7 klasy. Nasi rodzice mieszkają naprzeciwko, aby mieć nas na oku, a jednocześnie dać trochę luzu. Od tamtego czasu nasze życie bardzo się zmieniło. Rodzice nie nadzorują nas, naszej nauki, no a Kate nie pomaga Gris w codziennych problemach. Nadal nie wiem, kim jest Kate, no bo mamy Gris i Frankie, czyli Gris jest tą idealną siostrą, Frankie jest taka boho hippie, Kim jest Kate? No i poszłyśmy do 7 klasy. 7 klasy! Jak ja chodziłam do szkoły, to było 6 klas, a potem gimnazjum, więc nie wiem, czemu tak napisałam. I nie wiem, ile lat mają te dziewczyny, że mieszkają oddzielnie. Też tego nie wiem. najpierw próba do przedstawienia, potem kampania wyborcza. Frankie westchnęła i jak zawsze patrzyła na siostrę ze zdziwieniem. Pośpiesz się, chyba nie chcesz się spóźnić, pospieszała Grace. Mnie to tam wszystko jedno. To ty nie chcesz się spóźnić, sprostowała Frankie. No niby tak, ale nie lubię, jak się tak za mną ciągniesz. Tu mamy 3 gwiazdki, czyli chyba jakaś przerwa. Witamy serdecznie wszystkich zebranych w tym dniu w cudownej szkole imienia Mary L. June Grun. Co roku tego dnia witamy nowe pokolenie. Zapraszamy. Kropka, kropka, kropka. Tu jak zaczyna się to stop i te wytłuszczone, to wydaje mi się, że wytłuszczony, czy ja dobrze mówię? Ten taki powiększony tekst, to jest myśl prowadząca, to jest myśl jedna z tych sióstr. Domyślam się, że Frankie, bo ona była bardziej w moim stylu. I w ogóle już możecie widzieć te inspiracje, ponieważ ja zawsze mówię, jak ktoś się pyta o to, dlaczego mieszkam w Szkocji i tak dalej, zawsze mówię wam, że od młodego wieku miałam jakieś takie zafascynowanie z mówieniem po angielsku i ze wszystkim, co zagraniczne. No to widzicie, że nie dałam polskich imion moim bohaterkom, tylko właśnie mamy Gris, Frankie, szkoła imienia Mary Ellen Dugrown, więc wymyślałam takie różne. Więc no, dowód na to, że faktycznie od młodego wieku interesowałam się bardziej zagranicznymi, nawet imionami. Interesowałam się imionami, tak się nie powinno mówić. Dobra, wracamy. Czyli tutaj mamy czytanie w myślach z jednej naszych bohaterek. Stop! Mam już dość tego ględzenia. Co roku widzę Gris na scenie, odstawioną na maksa z uśmiechem na pół twarzy. Trochę mi się to już znudziło. Frankie, ocknij się, Frankie! Oczom dziewczyny ukazała się 8-klasistka ubrana w długą czarną sukienkę w białe kropki. Ach, sorry, zamyśliłam się, a raczej zasnęłam. A gdzie jest Mel? Nie widziałam jej od rana, zapytała Caroline. Tu spoczniemy. Spoczniemy? Caroline to jedna z... O, mamy tłumaczenie, kim kto w końcu jest. Caroline to jedna z moich przyjaciółek. Często nie widzi świata poza zwierzętami. Mieszka razem z babcią, bo sama nie dałaby sobie rady ze swoim mini domowym zoo. Nie jest ona punkową, chociaż jej częsty styl zmieniania kolorów włosów na to wskazuje. Jej prawdziwe imię to Melissa Jane Brown, jednak wszyscy mówią do niej Mel, Mela lub JB. Wygląda jak osoba z Ligi Gris, ale pozory mylą. Nie wiem, pewnie jak zawsze wybiera dodatki, Frankie westchnęła i wstała z widowni, aby skierować się w stronę bufetu. Te ciastka rządzą, mówiła długowłosa dziewczyna z ustami wypchanymi ciastkami. Nie boisz się o kalorie? Tak, ten głos Frankie poznałaby wszędzie. W końcu jesteś, już myślałam, że znowu masz dylemat na temat dodatków. Aha, najpierw przełknij, a potem mów, uśmiechnęła się Mel. Melissa miała na sobie krótką spódniczkę, czarne getry i białą bluzkę ze złotym nadrukiem. Oczywiście jak można zapomnieć o stercie dodatków. Cały ubiór Mel dopełniły grube, złote bransolety, sygnety, naszyjnik kupiony przez jej babcię we Francji oraz kolczyki do kompletu. O, tu jesteście! Podbiegła do stolika Cori. Cori? Cori? Nie mogę rozczytać własnego pisma. Chyba Cori. Właśnie na scenę weszła Jennifer i razem z Gris zapowiadają koncert Be Here.
Dla sprostowania, Carrie to skrót od Caroline, a Be Here to świetny szkolny zespół rockowy. Grają tam Brandon, Jake, Jessica na wokalu razem z Mike'iem, który gra też na gitarze elektrycznej. Mike był świetny, nie sądzisz? Zapytała Mela. Mało kto wie, ale ja jestem w tej grupie. Melissa kocha się w Mike'u Tarsonie od ponad roku. Nie mam u niego najmniejszych szans. Panikowała, ukrywając twarz w rękach, tak aby makijaż się nie rozmazał. I tu mamy zdjęcie, obrazek narysowany przez moją koleżankę. Nowy rok 2006. Uuu, czy to znaczy, że ta książka była napisana w 2006 roku? Chyba tak, to czekajcie. Wyszłoby na to, że miałam 15 lat, ale ja nie miałam 15 lat, jak to pisałam. Nie, musiałam mieć 14. Pokażę wam obrazek. Domyślam się, że to była może ta popularna siostra, no bo tak wygląda, nie mamy tu ani zespołu, ani nic, więc ja pamiętam, że pisałam to i moja koleżanka nie wiedziała, co ja dokładnie piszę, tylko ja jej mówiłam, co mam mniej więcej narysować i właśnie mówiłam, że dziewczyna ma wyglądać tak i tak i tak dalej. Tego też widać, że ten obrazek jest wycięty, a potem przyklejony. Rozdział drugi. Ona jest w nim zabujana do upadłego. Muszę ich zeswatać. Frankie siedziała na obszernej kanapie, knując plan. Niby jak? Wypytasz go sekretnie? Powiedziała Grace, siedząca obok. Zaśmiała się i wzięła łyk dietetycznej Coca-Coli. A żebyś wiedziała, Fee wstała jak oparzona i sięgnęła po komórkę. Ja w ogóle widzę, że nazywam tę samą postać różnymi imionami. Jak raz jest Frankie, raz jest Fee i trudno tutaj troszkę ogarnąć, kim jest kto. Nawet mi samej, czyli autorce. Co ona robi? Myśli, że Mike'owi spodoba się Melissa? Biedna nie wie, że ta akcja skończy się klapą. Mike Tarson to inna liga. A poza tym, czy on nie jest z Ashley? To wszystko jest jak jakaś telenowela. Hej, to ja, Frankie Rosley. Nie pamiętasz? A pamiętasz festyn chleba? Tak, to ja. Upalny dzień, a ja w takim stroju. Ale mniejsza z tym. Pamiętasz? Festyn chleba. Festyn chleba. Co? Festyn chleba. Wiesz, co wymyśliła moja sis? Nie. Dajesz? Ma zamiar spiknąć Melissę z Mike'iem. Żartujesz? Myślisz, że się uda? No co ty? No wiesz, ona sama nie jest brzydka. Hej, Gris, co robisz? Głos dochodzący coraz bliżej cichł. Gadam z Jennifer na key. Na key? Gadam z Jennifer na key. Okej, wychodzę, niedługo wrócę. Ale proszę, nie mów mu, że na niego lecę, błagała Mel. Okej. A, czekajcie, tu mam napisane, co to jest key. Mamy gwiazdkę. Key to komunikator internetowy. Okej. To ja chyba ten skrót sama wymyśliłam, bo nie pamiętam, że mówiło się key. Wszyscy używaliśmy wtedy gadu-gadu. Ale proszę, nie mów mu, że na niego lecę, błagała Mel. Okej, zobaczysz. Tak go załatwię, że sam będzie chciał się z tobą umówić, odpowiedziała optymistycznie Frankie. No to teraz spadaj, a ja wkraczam do akcji. I w tym momencie JB znalazła się już 3 domy dalej. Hej wszystkim, powitała wszystkich Franciszka, bo tak brzmiało jej prawdziwe imię. Wchodząc do garażu muzyku. Skończmy ten numer i pogadajmy, okej? Zapytał Mike. Spoko, poczekam. Po udanym występie chłopak odłożył gitarę na miejsce i zaproponował Frankie przejście się. O czym chciałaś pogadać? No więc pamiętasz Melissę z koła muzycznego? Dobra, nie będę owijać. Co myślisz o Mel? Ja jej prawie nie znam. Widziałem ją parę razy w szkole, no i na kole w pierwszej klasie. A dlaczego pytasz? No, ona chciałaby wiedzieć. A mówiła coś o mnie? Zapytał zdziwiony. No nie, a właściwie to tak. Uważa, że jesteś niesamowicie uzdolniony, no i przystojny. Fajnie wiedzieć, chłopak zwolnił kroku. Kocham zakupy, ale bywają męczące, stwierdziła Gris, opadając z sił na krzesło. W ogóle bardzo szybka zmiana akcji, jesteśmy już z inną siostrą. Patrz, kto tam stoi, wykrzyczała Jennifer, dławiąc się frytką. To Jess! Dlaczego cię to dziwi? No bo ona chodzi na zakupy tylko z przymusu. Lub z chłopakiem z zespołu, dokończyła Gris. Chodź! I miło sił, a raczej ich braku, pociągnęła przyjaciółkę za rękę w stronę Rockmanki. Nie mogłam rozczytać, co tu było. O, hej, przywitała się Jess. Wow, ile wyście nakupowały, patrzyła ze zdziwieniem. No wiesz, nałóg, a ty co tu robisz? Zapytała Gris. Przyszłam tu z Brandonem i jego bratem, doradzić im, tylko że się na tym nie znam, odpowiedziała bezstresowo. A w tym jak? Oczom dziewczyn ukazał się Brandon ubrany w czarne glany, spodnie moro oraz skórzaną skórę. Skórzaną skórę. Jak połowa Brooklyn, stwierdziła Gris.
Nasze miasteczko to Brooklyn jest w Ameryce. Zbyt nieznane, aby nim się chwalić. Nie mieszka tu żadna wschodząca gwiazda, ani nawet prezenterka. No nie, nie ma żadnej prezenterki w naszym miasteczku. Tragedia. Dokładnie, widzę, że się znasz. Połowa rockmenów wygląda tak jak ty. Za sklepowych roślin wyszedł wysoki chłopak, lekko podobny do Brandona. To jest Mark, a to jest Gris i Jennifer, wskazał stojąc jeszcze w sklepowych ciuchach. To jest... Tak, to mój starszy brat, dokończył Brandon. Okej, wszyscy się znamy, to teraz chodźmy na kawę, powiedziała znudzona Jessica. Dwa razy Starbucks, Fanta i dwie kole, tak? Upewniła się Jess. Dokładnie, nastolatkowie zaczęli zajmować miejsca w niewielkim barku. I jak tam nabyłyście coś ciekawego? Zapytał Mark. A, takie babskie ciuszki i dodatki, odpowiedziała bezstresowo Gris. A wy po co tu przyjechaliście? Na zakupy? No wiesz, faceci też muszą się czasem wybrać na zakupy. No i męczycie biedną Jessica? Zironiowała Jennifer. Co? Patrzcie, kto naciąga, powiedział Brandon, machając ręką w stronę dziewczyny niosącej tacę pełną napojów. I tutaj mamy dziewczynę, która niesie tacę pełną napojów. Proszę bardzo. Chcecie mnie zabić? Zbuntowała się rockmanka. Następnym razem to ja pójdę, oznajmiła Gris. Ha, ja mam iść po zamówienia. Pff, i co jeszcze? Ja się nie będę nadwyrężać. A tego Marka gdzieś widziałam. Tylko gdzie? Hej, Gris! Halo! Dziewczyna nie odpowiadała. Wyprzedaż! Co gdzie? Blondynka natychmiastowo się ocknęła. To zawsze działa. Ech, dziewczyny, zamyślił się Mark. Rozumiem, że po kawie wracamy do domu, tak? Zapytała ucieszona Jessica. Miałam nadzieję wpaść do manikiurzystki, uśmiechnęła się Gris. Tutaj mamy gwiazdkę. To ja pomogę. Mark wziął zakupy cheerleaderki, gdyż ta miała świeżo pomalowane paznokcie. Mam świetny pomysł, Jennifer zaklaskała. Wpadniemy do Gris, pogadamy, zrobimy mały pokaz naszych zakupów. Wszyscy się zgodzili i skierowali w stronę wyjścia. W tym czasie Frankie siedziała w domu, tańcząc do muzyki ustawionej na maksymalną głośność. Nagle drzwi jej pokoju uchyliły się. Dziewczyna ujrzała siostrę, która starała się coś mówić, ale muzyka ją zagłuszała. Brunetka przyciszyła muzykę. Gdzie jest aparat? Zapytała Gris. Jestem ze znajomymi i będziemy se foty pstrykać. A bo ja wiem, powinien być na dole w komodzie. To ja idę się przebrać, a ty wyszukaj aparat, rozkazała siostra. Za. I co jeszcze? Z jednej strony mogę im te fotki nawet porobić. Miałabym haka, jakby mnie wkurzyli. W końcu mam znajomości w gazetce szkolnej. Frankie zeszła na dół, omijając salon. Otworzyła drzwi szuflady i wyjęła aparat fotograficzny. Mam świetny pomysł, krzyknęła Frankie, wchodząc do pokoju Gris. Ja będę robiła wam foty. Spoko, nic nie mów, nie dziękuj, i tak mi się nudzi. Blondynka nie zdążyła nic powiedzieć, gdyż po chwili w drzwiach już nikt nie stał. Zobaczymy, co kupiły i kogo ona w ogóle tu przyprowadziła. I tu mamy, słuchajcie, Frankie, to jest Frankie, bo tutaj są te jej włosy takie rozczochrane, z warkoczach zaplecione, piękne. I mamy kolejny rozdział, rozdział trzeci. Ale ja myślę, że na dzisiaj wystarczy. Co myślicie o mojej wspaniałej sztuce? Co myślicie? Czy chcecie, jeżeli ktoś z was chciałby, abym przeczytała dalej tę książkę, to dajcie znać, bo dla mnie to jest po prostu mega śmieszne. Co tu się będzie dalej działo? Czy to będzie jakiś romans? Ile mamy rozdziałów? Ja przeczytałam 2, a ja mam tu chyba 14, więc no, spoczko. Powiem wam, że słychać, że byłam mocno zainspirowana różnymi serialami, pewnie na Nickelodeon, który wtedy był mega popularny, o siostrami Olsen i tego typu rzeczami. Tu jest taka mikstura tego wszystkiego. Powiem wam, że to jest całkiem fajnie, znaczy fajnie napisane, w sensie mega tu jest dużo zagmatwanych wątków, w sensie nie bardzo wiem jeszcze, kto jest kim, bo cały czas nazywałam tę samą postać różnymi imionami i ksywkami, ale bardzo fajnie coś takiego zobaczyć, coś takiego przeczytać. No mówię, musiałam mieć 13-14 lat i pisałam po prostu o starszych osobach, ale wydaje mi się, że może jakieś 13, bo ja pamiętam po fryzurach, ja pamiętam, że miałam, no wiecie, to włosy w sumie takie jak teraz, to był jedyny moment, kiedy miałam takie długie włosy i miałam mega prostą grzywkę. I byłam totalną taką tomboy, byłam taka bardzo chłopięca, jak to pisałam. Nie byłam w ogóle dziewczęca, dlatego też Frankie była chyba takim moim ideałem, jakbym kiedyś chciała wyglądać, nie wiem. Widać tutaj moje zamiłowanie do jakiegoś hippie, boho, rockowego stylu i że to bardziej mi pasowało. I ta narracja jest prowadzona właśnie przez Frankie, czyli tę bardziej alternatywną siostrę. Widać te moje zamiłowanie do sióstr Olsen i tak dalej. I powiem wam, że śmiesznie to się czyta. Ale mówię, właśnie patrząc na mój wygląd, to ja musiałam mieć może z 13 lat. 13 lat może, no...
mniej nie, ale więcej też na pewno nie. Więc powiem wam, że ciekawe, tak, ja zawsze chciałam napisać książkę, teraz powiem wam, że nie mam już takiej wyobraźni co do wymyślania jakichś fikcyjnych historii. Teraz jakbym miała coś napisać, to pewnie coś o, nie wiem, DIY domowym, czy coś w tym stylu. Ale mam nadzieję, że miło wam się słuchało. Coś innego na moim kanale, jeżeli chcecie, żebym więcej przeczytała, jeżeli jesteście ciekawi, co będzie się działo dalej z naszymi siostrami i romansem w tej mojej wspaniałej książce, no to oczywiście dajcie mi znać, to przeczytamy kolejne rozdziały. No coś innego, powiem wam, coś innego. To może być jedyny moment w moim życiu, kiedy mogę wam przeczytać swoją własną książkę. Tylko kurczę, szkoda, że jej nie dokończyłam, no bo mówię wam, na samym końcu widzę, że nie jest dokończona, bo jest jedno słowo napisane i to jest koniec, ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że ta książka ma 100 stron. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. No, ale widzicie, rozdział 20 i tu się kończy. O, dokładnie na stronie setnej. Dobra, mam nadzieję, że miło wam się oglądało, słuchało tego filmu, coś innego na moim kanale. Jeżeli chcecie, żebym kontynuowała czytanie mojej książki, no to dajcie mi znać w komentarzach. Ja wam w tej chwili serdecznie dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka i do zobaczenia w następnym. Pa!